Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Siema wszystkim, to Sato HD i... Tak, i wiesz co, no i będziemy ci coś mieć. Dobra, tylko ty zrobiłeś ten pierwszy kontakt, tak? Tak jest. To jest... To co mnie przynosi... Ja tu nie mam tylko z nim pogadać. Aha, tylko tyle. No tylko tyle tam było, to nie było nic takiego. I dostaliśmy prestiż, tak, i tam... Bo tam nic więcej chyba nie było. No i teraz mamy, żeby wziąć, tak, first contact już mamy zrobiony i teraz mamy drugą misję, w sumie drugą misję, ale z tego samego poziomu, tak, dokładnie, 1-1. Tak. Tylko pytanie okay, teraz, czy, bo to będziemy musieli tak zrobić, że ja albo stworzę party i ty się dołączysz, albo na odwrót, nie, bo tak to wiesz zrobię. Co, ja mam to jest zrobione właśnie, że start the party, invite online i tylko, że na friendsów tam, nie, także... Aha. No także ja biorę start i teraz starty. Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia, czy się połączymy ze sobą. Zrobić może join. Przez Steama będzie trzeba, wiesz? Nie, teraz mi się już... Okej, okay, ja już jestem. No jestem spróbuję. W tym pokoju. Dodam, zrobiłem join party, czyli dołącz, nie? No zobaczymy tylko, czy dołączę do ciebie, bo tego nie jestem pewien. Bo jak nie, to może przez Steama po prostu będzie trzeba dołączyć. No, no jakoś się da, bo to jest typowo gra przecież tak z kumplami, nie? Ale już widzę, że jestem w jakimś innym pokoju, nie jestem z tobą. Tylko teraz pytanie, bo... Kurczę, tutaj mam włączone. Tylko teraz takie mam pytanie do ciebie. Czy pamiętasz może, jak się wychodziło z pokoju? Pamiętaj. To musisz czekać. Wchodzisz na ten kontakt. No. To jest, tam masz dwie opcje, albo wrócić do... No tak, ale to wszyscy muszą wejść, rozumiem, tak? Bo teraz wszedłem i nie ma żadnej opcji. No wiesz co, teraz spróbuję, ale poczekaj chwileczkę, bo włączyłem przez przypadek inwentory. Nie mam, wiesz co, dołącz do gry jest na szarym tyle, jest zablokowany po prostu. No taka ciekawa sytuacja, w której nie ma jak się połączyć, a widzę, że tutaj grają same dzieci, bo nie wiedzą o tym, że trzeba wejść na tą platformę, nie? No kurczę, jak to się robiło? No dobra. Sato ma z dużej. I chodzi ci o nick teraz na Steamie, czy... Tak. Na Steamie, tak? Czy w grze? W grze, w grze to mam Sato, tylko S mam dużo, a reszta jest normalnie S, A, T, O, H, D, nie? Reszta jest małymi. Ale wiesz... Czekaj, jakby tutaj... Leave party, jest, dobra. Chwileczkę, tak, bo wyszedłem z party i akurat mi się obraz rozmazał i wyczytuje mi się to camp, nie? Także nie przeczytałem tego. Jeżeli coś doszło, bo nie widziałem. Tak, bo wysłałem ci ten, nie? Ten do przyjaciół. Aha. Tu gildie można w ogóle tworzyć, no masakrę, tak. Nie? No wiem, widziałem. Bardzo fajne. Dobra, no ty mnie dodałeś, teraz ja bym musiał... O, dostałem maila. Let's be friends, tak, dostałem. Make a friends, okej. Okay. Okej, okay, to ty jesteś. Teraz ja tutaj mogę join invite. Okej, okay, daję ci invite'a. No to join. Dołączyłem. I jak, przychodzimy sami czy czekamy na kogoś? Bo to nie, chyba nie są trudne misje, nie? Tam później trzeba by było w czwórkę po prostu latać. Tak. No i teraz... Dokładnie. My tutaj, tak? Opcje. No i idziemy. Lecimy na misję. Teraz się ładnie wczytuję. Tylko kurczę, strasznie długo trwa to wczytywanie tutaj, nie? Niby gra taka z pozoru niezbyt skomplikowana, a kurczę, ten loading długo trwa. No. Tak. Czy jakieś sadem? O, sadem też możemy chodzić. Okay. Tak, ja... Sadem chodzić i mam... I myszką. Ja chodzę w sadem właśnie. I myszką.
Czekaj, bo to jest to kasa, tak? To bronzowy. Tak, tak, tak. Pierwszy przeciwnik, o super. Właśnie wiedziałeś o tym, że jak przytrzymasz prawy przycisk myszy, nie, to masz taki super, lepszy cios? Nie, nie wiedziałem. No, to tak samo jest z bronią. To dzisiaj jak grałem, to tak sobie nie, troszeczkę... Nie, może tutaj coś będziemy mieć? Nie, tutaj chyba nic nie było. Nie, bo to jest jeszcze energię, tak? Jakąś... bo ogólnie... nie wiem już. To co my podnosimy, to jest nasza kasa, tak? Tak jakby. Tak, 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 dokładnie. I życie jest jeszcze. I życie. Tak, takie serduszko. Nie możemy sprawdzić, ile mamy kasy. Masz pojęcie? Bo ja jak na razie nie mam pojęcia. Niestety też jeszcze nie ma, nie wiem. Wiesz co? Coś się podnosi. Chyba coś... A nie czasami w sklepie albo coś, albo w inwentory? W inwentory wchodzisz na tab, nie? W razie czego. Inwentory, to jest tabulator, tak? Okej, sprawdźmy. No tak sprawdzam teraz właśnie. Achievementy, są takie achievementy, no. Tak bardzo fajnie są zrobione achievementy. Oczywiście teraz same achievementy są na Steamie. Chwila, bo tutaj cię coś atakuje. Tylko wiesz co? Słychać cię tak troszeczkę podwójnie, nie wiem czego to jest powodem. To mnie podwójnie słychać? Tak, tak, tak. Wiesz, no dosłownie no nie wiem, pół sekundy jest opóźnienia, tak dwa głosy słyszę. Jeden ciszej, drugi znaczy, głośniej. Czy przypadkiem w grze nie jest coś jeszcze włączone? Tak, tak, w grze było włączone. Ja zapominam ciągle, że muszę wyłączać mikrofon przy danej osobie. To jest chyba jedyny minus tej gry. Także mam kawałeczek z failem dużym. Dobra. Okej. Nie, nie, już słuchaj normalnie. To było przez to, że nie włączyłem mikrofonu przy twoim niku. Ja mam włączyłem, to u mnie jest problem. Aha. Bo ja nawet nie wiedziałem, że takie coś jest, ale to jest ze Steama coś. No to tego skąd... Okej, zrobiliśmy to. W ustawieniach w zakładce Steam masz mikrofon. Aha, dobra, no to na przyszłość. Ale mi też zniknęło, jak ty zmieniłeś. Mhm. No dobra, tutaj... O, tutaj, tak, tutaj jest taki motyw. Dosyć ciekawy, nie? Bo tak, nie to jest dość ciekawy. Nie wiem, czy gdzieś takie coś wykorzystywali. No rzucaj. Rzucamy o. Tutaj. Oj, pojawiły się. Fajne rozwiązania są po prostu w tej grze zrobione. Nie, to gra prosta, nie? A... No i teraz ponownie sobie musimy rzucić. O. Tutaj nam się blokuje, przechodzimy tutaj, nie? No i teraz troszeczkę ciężsi przeciwnicy. Chociaż to jeszcze jest nic w przypadku tego bossa na końcu, nie? No, tam jest fajnie, fajnie. No, a wiesz, że później ten boss jest na porządku dziennym, że on normalnie jest w misjach? Że to nie jest żaden boss, tylko łatwy przeciwnik? Tak. Ja też mam tam jakieś lepsze kunie, jakieś skille dochodzą tutaj, może nie mam pojęcia. Czekaj, serduszko sobie wezmę, bo... No nie wiem, skille są chyba, nie? Nie wiem, nie rozumiem tylko tego levelowania hełmów i innych rzeczy, nie? Na czym to polega? Co to daje, że na przykład mam level 2 hełmu? No jakieś, nie wiem... lepsze? Potem są jakieś, nie wiem, no więcej defa, więcej obrażeń, potem jak broń jest lepsze, tak mi się wydaje, nie? Bo no to coś by było, co innego może dawać, nie? No to by było logiczne, nie? Tylko z drugiej strony, jeżeli tak by było, to po co kupować lepsze wyposażenie swoje, nie? Nie, no wiesz, no tutaj mamy... lepsze, zdobywamy poziomy tej broni, tak jakby, a jeżeli kupimy jeszcze lepszy ekwipunek i potem to będzie miało lepszy level, to będzie jeszcze lepszy, tak? No tak, no niby tak, tylko jeszcze jak zobaczysz tych wszystkich sprzedających, to jest to troszeczkę moim zdaniem zagmatwane, nie? Bo ja mam porównanie do gier MMORPG, gdzie szedłeś do kolesia i on ci jasno pokazywał, co masz do kupienia, nie? Co ma do sprzedania. I ilość kasy, ileś to, a tutaj tak jakoś tak. Dziwnie to było zrobione, naprawdę. Zresztą jak dojdziemy do miasta, to sam zobaczysz, nie? No, chyba, że to poprawili, no, ja mówię, ale na zdrowie. No, dziękuję, było słuchać. Kurde, mikrofon wyłączył. Ja mówię, ja grałem w tą grę dosyć dawno, nie? Jak ona jakoś przed wyjściem na Steamie, nie? Znaczy przed wyjściem, po wyjściu ledwo, nie? O, tutaj jest fajnie. I w to trzeba rzucić. Fajnie, bo jest szybszy. No i tutaj już jest taka grubsza bitwa. Jak widać, potrzeba wszystkich członków, żeby...
Dobra, no to zajmujemy się nimi. W ogóle ta gra chyba jest do każdego poziomu wiekowego, nie? Chyba tak. No, bo tak sympatycznie jest, nie? Niby sympatyczna gierka, muzyka też całkiem przyjemna. I zwłaszcza, że nawet te potwory, one nie są straszne, one są bardziej takie też sympatyczne niby, nie? Takie tak, to my jesteśmy źli, niedobrzy i chcemy ich zabić. Nie pod tym względem oczywiście, nie? O, to też jest fajne, no to ojej, no właśnie. Ojej. No i teraz... Chyba niedługo boss będzie, ale nie jestem przekonany tego. No tutaj nas uczy właśnie, że przyciskając przycisk X masz blok, nie? Możemy się blokować. No. Wygląda to takie zaś wtedy, ale nic nas nie może uderzyć. Ale tak szczerze, to w tym akurat miejscu to jest w ogóle niepotrzebne, bo można w ogóle przebiec sobie, nie? Nie wiem, czy tak robiłeś. No to te strzały w ogóle... To ja tutaj to po prostu sobie niszczyłem. No ja sobie przebiegam, nie? Bo zobacz, no... Biegnę prosto, tylko tam troszeczkę skręcę i przebiegłem całe, nie? A jak ja bym miał cisnąć tą tarczę i iść, no to kurczę, mi to by zajęło naprawdę długo. No duży, tu jest ten boss. No. Tak szybko zleciało. No to tam wiesz, jak tak ogarniesz trochę, to ta szybko idzie. No jest lepsza muzyka dynamiczna. No taka zmiana tak. Właśnie, nie? Akcja. Tak nie wiem czemu, ale słuchając tego tak przypominają mi się te stare lata Zeldy, nie? Tych gier, no nie wiem czemu, takie jakieś porównanie mi się do głowy przypętało. Ja ogólnie ostatnio tego bossa. Mamy bossa. Jak ostatnio rozwałem tego bossa, to on do mnie nawet nie podszedł, a ja strzelałem do niego cały czas, nie? I też go zabiłem bezproblemowo. No już pada. Już padł? Szybko. Mhm. Ciekawy jestem, nie? Jakie obrażenia są przy wyższych levelach? Bo my teraz mamy po szóstce schodzą, nie? Dziesiątce, trzynastce, tak słabo. Dosyć wypada. No i takim oto sposobem przeszliśmy chyba pierwsze zadanie, nie? Tak, pierwsze zadanie jest zrobione. Drugie jest fajniejsze, bo tam już tu jest troszeczkę więcej kombinowania z tymi kluczami po labiryncie latanie. Nie wiem, grałeś? Nie, już tam nie byłem. No, raczej kombinowania, no. Więcej latania jest, o tak to powiem. Kurde, nie wziąłem. Okej, okay, jesteśmy. Zdobyliśmy właśnie poziom broni. Trzeci. No, ja tak samo, też trzeci. Po 251. O, to bardzo fajnie jest chyba zrobione, że to co wszystko zbierzemy, to dzieli nam się na pół. No jest przynajmniej. To jest... Bardzo fajnie jest to zrobione w takim razie. No dobra. Jest przynajmniej wracamy porówno, do... nie? Mhm. No i teraz, nie wiem, jedziemy dalej, nie? To znaczy... Nie wiem, teraz skończymy, nie? Aha, no dobra, jak chcesz. Zrobiliśmy tę misję. No, mission complete. Tak, i mamy już tutaj... Kolejna misja rangi drugiej. Tak. Wszystko. No dobra, no to zobaczymy się z powrotem na kolejnej mapie. Pa, pa, cześć. Cześć.